No dobrze, a co z bonusem? Bo tu No słyszymy, że ktoś cały czas kończy o niego właśnie karierę. pytają. To pytanie o bonusa. I tak, no i musisz tu powiedzieć Jakie naszym widzom, emocje? co Czy się to stało z koniec już w bonusem ogóle? i jak go namówić, żeby wrócił, żeby nie kończył tej kariery. Kurczę, ja bonusa bardzo lubię, to ja bardzo pozdrawiam, bo bonus naprawdę dał niesamowite widowisko. I na konferencjach, no po prostu to jest taki pozytywny świr, to jest naprawdę, no... Na żywo to jest, dużo ludzi mnie pyta, co z tym bonusem, czemu on jest taki, siaki, owaki. Ja moim zdaniem bonus to jest naprawdę pozytywny człowiek. Sympatia ludzi, jaką go darzą. Jak bonus wyszedł, to cała arena. Bonus, bonus. To ja mówię, wow, jak jakiś gladiator dosłownie, cała arena krzyczała. No i właśnie też przeczytałem przedwczoraj tą smutną wiadomość, albo wczoraj, o tym, że bonus chce się wycofać ze sportu walki, że jego prawdziwą pasją jest muzyka, ma problemy zdrowotne. No i tutaj no nie będziemy się z tym po prostu, nie będziemy... Problemy zdrowotne są jakby... No zdecydowanie, nie możemy narażać bonusa na kolejne jakieś tam kontuzje, prawda, gdzie to jest problem z kręgosłupem.